Zanurz się w świecie ryb. Odkryj, jakie korzyści może przynieść Twojemu zdrowiu. Na podcast zapraszam Monika Bochenko-Chrzanowska. Wolin z rybą na talerzu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwa i Morza na lata 2014-2020. Dzień dobry. Witam w kolejnym naszym odcinku promującym spożywanie ryb z regionu Zachodniopomorskiego. Wolin z rybą na talerzu ciąg dalszy. Cieszę się ogromnie, że mogę poznawać ryby od każdej strony. Oczywiście głównym moim celem jest promocja wartości odżywczych, które są w rybach. Natomiast abyśmy mogli częściej sięgać po ryby i wiedzieć które ryby wybierać, to chcemy pokazać wam te ryby od różnych stron. Dzisiaj moim gościem jest pan Artur Maciąg, to ichtiolog i to aż w drugim pokoleniu. Już 20 lat pracuje w zawodzie, hodował 25 gatunków polskich ryb. No i dwie krzyżówki międzygatunkowe, to jest tajemniczy zwrot, który mam nadzieję zaraz nam rozwikła. Zapalony wędkarz od piątego roku życia i to naprawdę jest jego ogromna pasja. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To powiedzmy sobie na początek, żeby nasza rozmowa miała jakiś start. Jakie gatunki ryb są najczęściej hodowane w Polsce? W Polsce są hodowane najczęściej dwa gatunki to znaczy karp i pstrąg. Jeżeli chodzi o pstrąga, no to zasadniczo jest to pstrąg tęczowy. W handlu spotykany jako pstrąg tęczowy lub barwiony, tak zwany pstrąg łososiowy. Oprócz pstrągów spotykamy jesiotry, spotykamy węgorze, jest szereg innych gatunków, ale są to głównie niszowe gatunki. Zasadniczo Polska stoi pstrągiem i karpiem. Karpiem, który spożywamy głównie w okresie świąt Bożego Narodzenia, na Wigilię. No niestety, tradycja pokazuje, że u nas karp jest sprzedawany głównie na święta, natomiast... Yy... Sam pochodzę z gospodarstwa karpiowego, mój ojciec był właśnie ichtiologiem na gospodarstwie karpiowym. Tam, gdzie są dobre karpie, ludzie kupują je cały rok. Niestety, no faktycznie, jest to głównie okres świąteczny. Szkoda, bo ryba jest świetna i zawsze karpia będę popierał. A pstrąg? Pstrąg już bardziej je całorocznie. Tak, tak. Pstrąg jest rybą, którą możemy spotkać całorocznie. Tutaj muszę przyznać, jeżeli chodzi o dostępność do tej ryby, że dużo się zmieniło. Niechwaląc dzięki supermarketom, jeszcze kilkanaście lat temu była to ryba, którą można było kupić tylko gdzieś w okolicach hodowli psągów. Obecnie szary Polak, Jan Kowalski, może sobie pójść do każdego marketu i psąga kupić. Czy możemy czuć się bezpieczni, jeżeli kupujemy rybę właśnie z marketu? Tak, tak. Ogólnie no, każda ryba sprzedawana w Polsce pochodząca z hodowli jest objęta kontrolą weterynaryjną. Tutaj nie czułbym żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o rybę z marketu. Natomiast nie ukrywam, każdy produkt ma jakieś swoje wartościowanie, można kupić rybę w markecie, jednak uważam, że lepiej by było poszukać jakiegoś małego hodowcy w okolicy i kupić rybę bezpośrednio u niego. Jeżeli chodzi o obstrągi, w Polsce mamy zasadniczo dwa rodzaje hodowli. To znaczy tradycyjne, już takie zanikające, czyli opierające się na wodzie rzecznej, czyli mamy ośrodek hodowlany, psągowy, usytuowany przy rzece, zasilany jest tą wodą właśnie z tej rzeki, ryba jest hodowana. Natomiast coraz więcej jest ośrodków na obiektach zamkniętych, tak zwanych rasach. Jest to hodowla, technologia, która przyszła do nas z zachodu, częściowo. Wypiera tradycyjną z tego względu, że jest y, bezpieczniejsza w hodowli, to znaczy te ryby, które tam są hodowane, y, są pod większą kontrolą. Y, z drugiej strony, no niestety też kwestie ochrony środowiska. Hodowla usytuowana na rzece, jeżeli nie ma dobrego systemu oczyszczania, jest dla środowiska dużym obciążeniem, natomiast te systemy recykulacyjne są odizolowane, y, zamknięte, tam Kontakt takiej hodowli ze środowiskiem zewnętrznym jest bardzo znikomy. Taki przeciętny Kowalski, nie wiedząc zbyt dużo o rybach, będzie mówił, nie, nie kupuję ryb, a już szczególnie ryb hodowlanych, bo nie wiadomo czym są karmione. No i pewnie zawierają jakieś metale ciężkie albo, albo inne substancje, które są dla nas szkodliwe. Jeżeli chodzi o metale ciężkie, dobrze, że Pani o tym wspomniała, każda hodowla w Polsce jest objęta, jak wspomniałem, nadzorem weterynaryjnym. W praktyce wygląda to w ten sposób, że dwa razy do roku powiatowy lekarz weterynarii przyjeżdża na taki ośrodek, wybiera sobie basen, w którym są ryby, i z tego basenu pobiera próbki. Te próbki trafiają do Instytutu Weterynarii w Poławach, który jest wyspecjalizowany, jeżeli chodzi o iście faunę, i tam są prowadzone badania. I takim podstawowym badaniem od wielu lat w Polsce stosowanym jest badanie na metale ciężkie, a przede wszystkim na związki wytęci. Także jeżeli chodzi o metale ciężkie, zdecydowanie rynek i odbiorcy, jeżeli chodzi o przetwórnie, bardzo pilnują tego, żeby, żeby materiał, który do nich trafia, był zdrowy i czysty. A czym są karmione takie rybki? Jeżeli chodzi o pasze sztuczne w hodowli psągów, są to pasze objęte bardzo dużym nadzorem przy produkcji, także tam nie ma prawa nic się wydarzyć, one są czyste, sterylne. Także i ryby hodowane na tych paszach są, powiedzmy to sobie, troszeczkę sterylne. Natomiast karpie hodowane zawsze na wodzie otwartej, prawie zawsze na wodzie otwartej, kamione zbożami, są hodowane bardziej w sposób naturalny. Czyli jeżeli chodzi o pstrąga, możemy powiedzieć, że jest to bardziej technologia. Natomiast jeżeli chodzi o karpia, jest to bardziej hodowla zbliżona do natury. I dlatego też zawsze będę ja powtarzał. Jedzmy karpia, ponieważ jest to naprawdę ryba... Hodowana w sposób zdrowy i naturalny. Czyli w takim razie powinniśmy myśleć o tym przynajmniej, żeby poszukać dobrego źródła e, zakupu takiego karpia i wybierać go częściej niż raz do roku. Gdybyśmy mogli powiedzieć jeszcze o mięsie, tutaj mówimy o karpiu i obstrągu. To jedno i drugie jak ono wygląda, gdyby ktoś powiedzmy jeszcze nie miał okazji próbować. Karp będzie chyba rybą taką bardziej słodką, prawda? No przede wszystkim bardziej tłustą tak? Jest to ryba bardziej tłusta. Natomiast może zacznę od tego, że i karp, i pstrąg, w ogóle większość ryb zdecydowana hodowana w Polsce i nie tylko w Polsce, są to zwierzęta, które hoduje się stosunkowo długo. To znaczy pstrąga hoduje się 2-3 lata w zależności od wielkości, karpia też około 3 lat. Dla porównania mamy kurczaka, którego się hoduje 2 tygodnie i wieprzowinę, którą się hoduje 2 miesiące. Także już tutaj widać, że to mięso, które w rybach jest, jest bardziej naturalne. W potocznym takim powiedzeniu mniej pędzone. O, tak bym to nazwał. To znaczy tutaj technologia nie poszła na tyle, żeby można było coś przyspieszyć. Więc jeżeli sobie wyobrazimy, że taki pstron, który waży powiedzmy 250 gram, jest hodowany przez dwa lata, a z drugiej strony tucznik, który waży 80 kg przez dwa miesiące, no to już widzimy, że coś tutaj nie do końca jest naturalne. Także ryby tutaj mają zdecydowaną przewagę Zresztą chyba każdy wie, że warzywo hodowane w ogródku bez nawozów, bez pędzenia, tak zwanego, jest droższe niż takie, które, które jest w przemysłowych uprawach y, uprawiane. Także tutaj jest przewaga. Natomiast wracając do pytania, no mięso ryby jest zawsze zdrowe. Ogólnie ciężko jest porównywać karpia z pstrągiem, bo to są zupełnie dwa różne gatunki, mają różne składy mięsa. Tak jak wspomniałem, karp jest bardziej tłusty, psąk jest bardziej chudy. Jeść, po okay, prostu jeść. Jeść, to na pewno warto wybierać te ryby. Czy są jakieś zagrożenia, jeżeli mówimy już o hodowli w Polsce? Zagrożenia są, no oczywiście. to Zresztą w dzisiejszych czasach każdy wie, że, że, że wszystko jest objęte zagrożeniami. Obserwujemy, co się dzieje w rolnictwie. Także zagrożeń jest dużo. Jako podstawowe no to przede wszystkim koszty, koszty które ponoszą hodowcy, tak? Koszty pasz, koszty opłat w takim gospodarstwie są bardzo duże. Natomiast abstrahując od ekonomii to są choroby. Niestety na całym świecie mamy szereg chorób głównie wirusowych, które atakują hodowlę. Są takie choroby karpi, są takie choroby pstrągów. Tu też jest właśnie rola powiatowych lekarzy weterynarii, którzy prowadząc badania pilnują, bo są to choroby często w 100% śmiertelne dla ryb. Także sami hodowcy dbają o to, żeby zabezpieczyć się przed pojawieniem się takich chorób na swoich ośrodkach. Jest to duże zagrożenie i przyznam, szczerze, że w latach 90. głównie w przypadku pstrąga wiele ośrodków bardzo cierpiało przez chorobę zwaną VHS wirusową. Prawie w 100% śmiertelną, także był to duży problem. Nadal w jakiś sposób jest. Teraz mamy ciężką chorobę karpi, która na świecie szaleje. Jest to duży problem, tak? Choroby to jednak są problemy poważne. A czy problemem jest utrzymanie tego zbiornika, w którym ryby są hodowane, tej wody w czystości? Czy są jakieś czynniki, które oprócz tych chorób wpływają na, uh -huh. na jakość wody, w której ryby są hodowane? No tak, no, czynników jest bardzo dużo. No, musimy sobie wziąć pod uwagę, że pomijając te obiegi zamknięte, o których wspominałem, i hodowla, prawie cała Karpia i część hodowli Pstrąga opiera się na wodach otwartych. Więc jeżeli ktoś do rzeki rzuci coś, co może zaszkodzić rybom, no to pojawiają się problemy i to poważne. Parę lat temu na Parzencie też była taka sytuacja, że jeden z ośrodków został zatruty. Zresztą wszyscy wiemy, co się działo na Odrze, także te hodowle są bardzo wrażliwe na wszystkie czynniki, które z zewnątrz mogą, mogą im zagrozić. No tutaj właśnie też te obiegi zamknięte są sposobem jakimś, żeby ominąć to ryzyko. Czy w tych hodowlach to zwykle jest tak, że wyławiane ryby sprzedawane są w jakichś małych punktach, czy one są eksportowane? Zdecydowana większość hodowców jednak stara się kontraktować swoją produkcję, czyli zapewnić stały zbyt. Jak wspomniałem, jest to w jakiś sposób technologia już, więc no siłą rzeczy jest wymuszona taka gospodarka, że Właściciel ośrodka stara się je zapewnić już wcześniej zbyt, zakontaktować jakąś partię ryby. Natomiast jak najbardziej y, większość hodowli też sprzedaje ryby w detalu, i tą będę zawsze popierał, bo można sobie pojechać i kupić świeżą rybkę, która na pewno będzie dużo lepszej jakości niż powiedzmy z marketu. To jak być pewnym, że rybka sprzedawana z takiego punktu jest faktycznie świeża? No, jest wiele oznak świeżości ryb. Podstawową jest taka, że no na wielu hodowlach można sobie. Pojechać i pokazać, którą rybkę się chce, albo zobaczyć, jak one są odławiane. Oczywiście w sposób humanitarny. Potem się z nimi hodowcy obchodzą, żeby, żeby je uśmiercić, więc no, pewność jest duża. Natomiast jest, w przypadku zakupu już ryb uśmierconych, no przede wszystkim trzeba patrzeć na skrzela. To jest taki element w ciele ryby, który nam w pierwszej kolejności pokazuje, że coś jest nie tak. Jeżeli skrzela są krwisto czerwone, czyściutkie widać, że z ryby nie schodzi śluz, ryba nie wydziela zapachu, bo nie oszukujmy się, tak na sprawę, świeża ryba nie wydziela tego tak zwanego rybiego zapachu, no to możemy być pewni, że ryba jest świeża. Jeżeli coś nas niepokoi, no to lepiej sobie taki zakup odpuścić. Chociaż przyznam szczerze, że to nie jest tak, że jeżeli rybka, powiedzmy, jest wyjęta godzinę, dwie wcześniej, no to coś jest z nią nie tak. Wszyscy mamy świadomość, że ryby, które na przykład kupuje się nad morzem, w jakiejś tam smażalni, no nie są wyłowione godzinę wcześniej z morza, tylko jednak przyjechały już już dużo, dużo wcześniej. Wrócę teraz do przedstawienia pana, bo tak jak powiedziałam, hodował pan dwie krzyżówki międzygatunkowe. Co to takiego? W swojej karierze faktycznie miałem możliwość hodowania dwóch krzyżówek. Pierwsza to był tak zwany stronk lamparci, Ichtiolodzy znają w większości tak zwanego pstrąga tygrysiego. Jest to krzyżówka między pstrągiem potokowym a pstrągiem źródlanym. Dość specyficzna, mianowicie w przypadku pstrąga lamparciego jest to krzyżówka samicy pstrąga źródlanego z samcem pstrąga potokowego. Bardzo rzadko spotykana krzyżówka, raczej jako ciekawostka ichtiologiczna. Natomiast drugą krzyżówką była tak zwana palia, dostępna u nas w sprzedaży. Jest to krzyżówka psąga źródlanego z palią w rzeczywistości, nazywa się Spartik. Natomiast no, nikt tej nazwy nie używał, używa, bo jest trudna do wypowiedzenia. Bardzo smaczna rybka, często hodowana wraz z psągiem tęczowym na wielu ośrodkach. Pojawiła się w Polsce kilkanaście lat temu. Za hodowlą tej ryby przemawia fakt, że właśnie jest to gatunek, krzyżówka, przepraszam, która jest odporna na ten VHS, o którym wspominałem, na tą chorobę wirusową. Bardzo smaczna, polecam. No właśnie, to jak już polecamy jakąś rybkę, to które będą najłatwiejsze takie do spożycia dla tych osób, które mają ciągły problem z odłowieniem ości z ryby? W tym kierunku to przede wszystkim jesiot. Też w Polsce hodujemy jesioty. Nie wiem, czy Pani wie, ale Polska jest jednym z największych producentów kawiowy na świecie. To zaskoczenie. Tak, tak. Niewiele osób o tym wie, ale naprawdę jesteśmy dużym potentatem. Więc no, jesiot jako ryba szesno szkieletowa jest ości po prostu pozbawiona, więc no, jeżeli ktoś ma problemy z ośćmi, to w kierunku siotra trzeba pójść. Czy to łowienie ryb tutaj w Odrze jest dla nas bezpieczne aktualnie? Na chwilę obecną na naszym odcinku tak, bo z tego co wiem, no w górze się już coś tam dzieje niestety, łowienie jest bezpieczne, tak? Póki nie ma jakichś zagrożeń sanitarnych, które są oficjalnie podawane, jak najbardziej rybki można łowić, co do spożywania, też zazwyczaj nie ma z tym problemu. Ogólnie jakość tych ryb, które u nas występują w rzece, jest dość dobra. Zwłaszcza dlatego, że my, jako mieszkańcy Szczecina jesteśmy dość blisko zalewu. Dość blisko morza, a zdecydowana większość gatunków, które u nas występują, migruje. I te ryby bardzo często spędzają jakąś część życia w morzu, gdzie jakość wody jest stosunkowo lepsza. Na przykład sandacz, który u nas pojawia się w okresie jesiennym, zimowym. Wiosną odbywa tarło i ucieka do Bałtyku, więc w tym momencie, kiedy w zeszłym roku niestety się zdarzyło, co zdarzyło, Całe szczęście zdecydowana większość sandacza była bezpieczna, bo przebywały wtedy w morzu. Ciekawi mnie jeszcze fakt, że jest pan zapalonym wędkarzem już od piątego roku życia. To proszę nam opowiedzieć o tych początkach. Mówię o tym dlatego, że chciałabym wiedzieć, jak rozpalić pasję do wędkarstwa właśnie u dzieci. Mieszkają w gospodarstwie rybackim, więc Czyli siłą... nie dało się inaczej. Nie dało się inaczej. Natomiast mój tata też był wędkarzem. I on pierwszy mnie wziął na ryby. Od razu się zapaliłem do tego. Zresztą całe swoje życie spędzam razem z rybami. Początki bardzo dobrze wspominam. Pamiętam do dzisiaj leszczyniaki, które żeśmy strugali z z pióra gęsi. Zdobywanie żyłek i haczyków, no niestety w tamtych czasach nie było tak łatwo. Świetne czasy, świetne czasy. Gdybym mógł dzisiaj się cofnąć z tym sprzętem, którym posiadam w tamte czasy, to byłbym bardzo zadowolony. Dziewczyny tak nie za bardzo chyba łowią? Dziewczyny mniej, ale, ale też się spotyka. No niestety obserwując dzisiaj, coraz mniej jest młodzieży. Zresztą sam przyznam, no mam syna, nie udało mi się go zarazić wędkarstwem. Próbowałem, nie dało Może się. Może jeszcze wszystko przed panem. I przed nim. Mam nadzieję, że, że, że coś może z tego w przyszłości wyjdzie. Czy też pan gotuje z tego, co pan złowi? Też, chociaż przyznam szczerze, w zdecydowanej większości wypuszczam ryby, które, które złowie. Zdarza mi się kilka razy w roku coś zatrzymać. Tak, gotuję, gotuję, właściwie smarzę bardzo dobrze. Pochwalę się bardzo dobrze, smarzę. Którą rybkę poleca pan najbardziej i dlaczego i jak ją przyrządzić? Tak. Bardzo trudne pytanie pani zadała. Przerażę, Wydaje się że najłatwiejsze. Nie, na wcale nie jest łatwe. Jest bardzo dużo smacznych ryb. Okej, okay, najlepiej wspominam wędzoną sielawę. Dla mnie to jest ryba perfekt. Idealna ryba do spróbowania, do zjedzenia. Coś niesamowitego. Natomiast tutaj bym chciał na jedną rzecz zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś chce, żeby rybka była smaczniejsza, niech spróbuje ją przyrządzić w terenie. To wszyscy wędkarze wiedzą, że ryba nawet na patyku, na ognisku, na ognisku dokładnie. Tak, przyrządzona w terenie, smakuje 10 razy lepiej niż najlepsze danie w drogiej restauracji. Także to jest taki sposób na, na poprawienie sobie smaku. Kuchenka turystyczna, patelnia, olej, przyrządzić sobie rybkę w terenie, na pikniku, usmażyć. Naprawdę świetna sprawa. Uruchomiły się moje wspomnienia i potwierdzam. Można szykować wyśmienite ryby w domu, jeść ryby w restauracji, ale nic tak dobrze nie smakuje, jak rybka w planerze tuż po złowieniu. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Naprawdę dużo dowiedzieliśmy się o hodowli ryb w Polsce i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby takie rozmowy właśnie kontynuować. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.